Tylko loot z prezentów challenge. Jak wiecie, Fortnite obchodzi 7 urodziny. I z tej okazji musimy wygrać grę, używając tylko lootu, który znajdziemy w prezentach. Jedna łapa w górę to 1% szans na prezent dla nas więcej. Oraz dziękuję wszystkim wspierającym z kodem Zakrzak i ty w sklepie. I zapraszam was na tą mapkę. Widzowie, Fortnite ma już 7 urodziny. Szczerze, naprawdę nie wiem, kiedy ten czas minął. I jak wiecie, z tej okazji do gry weszły prezenty. Miejscówka, na którą lecimy, to te oto kontenery. Czyli standardowa lokacja, jak trzeba coś znaleźć, bo w dzisiejszym filmie możemy grać tylko lootem, który dostaniemy właśnie z prezentów. Widzowie, ja poleciałem na nieco inną lokację, bo stwierdziłem, że jako, że tutaj nikt nie leci, ani nikt nie poleciał do Zakrzaka, no to ja stwierdziłem, że sobie polecę właśnie w inne miejsce i poszukam prezentu właśnie na wojowniczych włościach. No bo jak wiecie, na tej lokacji mamy bardzo dużo chestów, mamy bardzo dużo lootu na ziemi i wydaje mi się, że na pewno gdzieś tutaj przynajmniej jeden prezent leży. Ogółem nie wiem, jakim cudem nikt tutaj nie poleciał. Wydaje mi się, że jest to lekki cud, ja tak jak już powiedziałem w sumie. Ej, co jest? Ja otworzyłem chesta i dostałem prezent, więc widzowie, szczęście się do nas uśmiechnęło. Nie spodziewałem się, że tak szybko to dostanę, no ale jak już otworzyłem tą skrzynkę, to bierzemy. Ty, w ogóle jak... Ej, jak te prezenty w ogóle wyglądają? Czemu to jest jakiś galaxy? Stary, oni zmienili wygląd prezentów. Wreszcie po 7 latach. Właśnie prezenty odpowiadają temu, co się dzieje aktualnie. Czyli mamy właśnie sezon Marvelowy. Ale to, że prezenty lecą z chestów, to tego nie wiedziałem. Myślałem, że leży to tylko i wyłącznie na ziemi. I no ja swojego prezentu jeszcze nie mam. Więc jak jakiś znajdziesz, to fajnie by było, żebyś mi jakiś dał. Jak znajdę drugi, będzie on dla ciebie. Ale widzowie, jedna sprawa. Jedna łapa w górę pod tym filmem to jest jeden prezent dla nas w dzisiejszym odcinku. A ja otwieram kolejnego chesta. To by było zbyt piękne, gdybym dostał prezent, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby go otworzyć. Tylko ja... Ej, ty. Dwa prezenty. Ej, czekaj, ja go rzucę. I co się stanie? Aha. Okej, nieważne. No myślałem, że będą dwa prezenty, że jakoś to zgliczowałem. Ale stary, jak to wygląda. Dobra, wkopujemy się. Obstawcie teraz, co tu jest. Ja obstawiam, że będzie złota pompa Cerbera i małe potki. W ogóle Rafa też obstaw. Ja obstawiam, że na pewno będzie medalion w środku i będzie tam fioletowy auk. Ej, ale z tego, co widzę, to u mnie też jest złoty prezent, więc podnoszę go i czekam, aż otworzysz swój. Dobra, widzowie, szczęście się uśmiecha. Wbijam i... Czy ty powiedziałeś fioletowy auk? Ej, dokładnie, powiedziałem fioletowy auk. Dobra, widzowie, ja nie wiem, Rafa ostatnio jakoś dziwnie dużo zgaduje. To jest bardzo dziwne, to jest bardzo dziwne, ale dokładnie, tak, mam fioletowego auga. Okej, jeśli chodzi o mnie, no to postarałem się tutaj znaleźć jeszcze jeden prezent, w sensie chciałbym znaleźć jeszcze jeden, ale no niestety nie udało mi się. Teraz otwieram swój, także uwaga, wyrzuciłem go. No i Zakrzak, jako że ja tutaj obstawiłem, to ty również możesz. Trzymam się mojego, czyli fioletowa, nie, złota pompa Cerbera. Pójdźmy bardziej ryzykownie, złoty Cerber. Widzowie, w moim prezencie, jak widzicie, mam medalion oraz fioletowe SMG-ki. Ja je lubię, więc jestem zadowolony. Tak samo mam balon, więc wygląda to dobrze. Stary, nie wiem jak ciebie, ale mnie osobiście ten medal to bardziej denerwuje, niż mi tutaj jakkolwiek pomaga i mocno zastanawiam się nad wyrzuceniem tego medalu, chociaż w sumie dobrze się z nim biega, ale nie mogę się slajdować. To jest takie trochę denerwujące. Ja zaraz tutaj obok mam przywołany zrzut, tylko nie wiem, gdzie on spadł. Aha, bo on jest, dobra, on jest tutaj na tym drzewie. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie czeka. Jeśli chodzi o sam medalion, no to jest on trochę denerwujący, bo nie daje nic innego poza tym, więc jest to trochę dziwne. Otwieram zrzut i w zrzucie mam lepsze rzeczy, ponieważ mam złotego Skara. No szkoda, że nie mogę nic z tego zabrać. W ogóle zobaczcie, jak moją miejscówkę zjadła strefa. To jest chyba najdalszy zone, jaki mogłem dostać, więc trochę XD. Ja jestem ciekawe jednej rzeczy. Ile prezentów jeszcze dostaniemy? Ja chciałbym chociaż po dwa na głowę. Myślę, że byłoby wtedy spoko. No oczywiście ja celuję w shotguna, Rafa celuje też w shotguna, bo ma SMG-ki. No to oboje potrzebujemy prezentu z shotgunem. Ja mam samochód, więc wsiadam do samochodu i lecę po Zakrzaka. Mi mój lud już odpowiada. Szczerze jestem zadowolony. Przydałaby się tutaj jakaś pompa, więc przydałby się również jakiś prezent, ale mimo to wydaje mi się, że i tak nie jest najgorzej, bo mogłem na przykład, no nie wiem co tam. Chociaż czy można było dostać coś gorszego? To jest dobre pytanie. No właśnie, ja na przykład tych SMG-ków twoich to nie lubię, nie jestem ich wielkim fanem, chyba że w wydaniu Gwen, ale mniejsza z tym, widzowie. Mamy to, co mamy. Wydawało mi się, że to jest złoty item, ale to jest amunicja. Trzeba na pewno znaleźć jakichś pierwszych gości do dojechania. Ja mam auga z celownikiem, więc naprawdę jestem zadowolony. Tylko, czemu tutaj nie było ludzi? Czemu te skrzynki są niepootwierane? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Ja proponuję jechać na tych gości na rafcie, a przy okazji jak kogoś tutaj zobaczymy. O, na przykład jest tutaj Zakrzak, gościu! On chyba zginie? O, zginął. Dostał ciosa z samochodu. Tam mamy kolejnego. 31 dostał. 31, 60 bija. Okej. Kostropaty 1. Nie wiem, czy to był Polak. Nikt brzmi...
bardzo polsko. Dziś dla ciebie, byku. Jak oglądasz, to zgłoś się w komentarzu. W ogóle patrz, co się tu dzieje. Ej, stary, co ten typ robi? To jest jakiś banan, który ma problem. On dostał ode mnie 12. Możemy go dalej gonić. On też uciekał chyba przed kimś. Chyba. Słuchaj, wygląda to trochę jak byłby solo i uciekał przed ziomkami, tak jak ty właśnie mówisz. Więc lećmy na niego. Tylko gdzie on jest? Chyba do prawej pojechał. Tam. Właśnie on tu się zatrzymał i nie było widać samochodu. No ale dobra, przejedźmy sobie dalej. Pytanie, gdzie on mógł wyjechać? No raczej powinien jechać tu w prawo i gdzieś tu starać się wyjeżdżać, ale tu nikogo nie ma. Czekajcie, widzowie, schody, okej, wyjedź tam do góry, no to jest, widzowie, dobra gra zespołowa. Ale gdzie jest ten ziomeczek? To jest wyśmienite pytanie. Chciałbym go dojechać. Ej, może on ma na przykład 5 prezentów i ucieka, żeby ich nie stracić. Nigdy nie wiadomo. Ty patrz, jest jego samochód. Ale tu nikogo dalej nie ma. No jest to nieco dziwne. Ja proponuję jechać na jakiś medalion i kogoś dojechać, bo tego gościa tu nie ma. Jeden z medalionów jest blisko nas przy rafcie i przy bunkrze. Pytanie brzmi, czy oni nie będą dla nas za mocni? Widzowie, spróbujmy ich dojechać. Może akurat jeszcze jakiś prezent po drodze? To byłoby, stary, idealnie, bo granie samym augiem mi się nie widzi. W sumie ty jesteś na blisko, ja jestem na daleko, no to możemy się teoretycznie uzupełniać. Ja po prostu w nich wjeżdżam, mam... Nie wiem, czy tam prezent nie wyleciał, ale chyba mi się wydawało. Ja proponuję do nich wjechać, oni właśnie teraz weszli do środka. Jest, jest, 51 dostał głowę, 34 znowu. Jeden gościu tam kampi, nie wiem, czy to widziałeś. Ja mogę ich zabudowywać, tak szczerze, tutaj. Dostał mocno. Że 100 niby dostał? Dostał mocno. A ja usłyszałem, dostał 100, widzowie. Nieważne, stary, auto się zbugowało. No ja chciałem je przestawić, ale się nie da. Ej, oni mogą mieć kulki, więc uwaga na to. Ja ich zapomnę. Ma kulki, ma kulki, ma kulki, ma kulki, uwaga. Czy jakim cudem... Aha, ale dostałem bombę. Bardzo dostał ode mnie, tak samo. Mam kulkę, no, mogę się wybić. Możesz spróbować uciekać, ja mam totalną lipę, ale... No przestań mi podmieniać tą ścianę. Mam straszną lipę. U mnie też jest lipa, bo ja wyleciałem w powietrze i ja nie wiem, czy nie zginę, jak teraz spadnę. Ja go cały czas biję z powietrza, buduj się do góry, stary. Ja ci będę pomagać. Ja cię kręcę, człowieku. No przecież to jest nienormalne, co tu się wyrabia. O, leży! Co ja tu zrobiłem? Dobra, nie wiem, co ja zrobiłem, ale to było piękne. Ode mnie dostał ten gościu 12. On jest pod tobą. On stara się wyjść do ciebie. Ja się do ciebie wybijam tak samo. Nie... O, dobra, jest nad tobą. Biję go. Dostał 11, na spokojnie. W boksie, full boksik, full boksik. Możesz go od pleców. Dostał 12, ja biję tego drugiego. Dostał, leży. Ej, jest, jest boks, 34, biało. Będzie mój, mamy to, widzowie. Ej, oni byli, stary, naprawdę napoceni. I teraz pytanie brzmi, czy kolega miał jakikolwiek prezent? Stary, no nie miał, no niestety. Ale ja myślę, że jeszcze znajdziemy i to nie jeden. Prezentu nie mieli, ale mieli medalion. Jak wiecie, jak zdobędziemy medalion, to już 3/4 wygranej za nami. O, ja tego nie wziąłem, mogę ci dać, proszę bardzo. Okej, widzowie, bierzemy medal od Gwen. Znaczy od Emmy Frost z drafta. Co ja w ogóle gadam? Jestem szczerze dzisiaj troszeczkę już zmęczony, chyba, jak widać. Balon chyba nie chroni od upadku z wysokości. I ja go wyrzucę, widzowie, bo to się źle skończy, ja wam mówię. No ja właśnie chciałem ci kulkę dać pod nogi, ale no niestety nie było jak. Ja się wybijam, bo mam 43 hapsa, więc polecę po prostu gdzieś tutaj na jakieś beczki. Na przykład w tym miejscu i szybko się podleczę. Ej, stary, tutaj jest tort Fortnite'a. Ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Pod tortem mogą być prezenty, widzowie. Może tam Solenizant, czyli Fortnite, je zostawił. Nie wiadomo... O, Mo, czy ty właśnie zaznaczasz prezent? No właśnie, zaznaczam prezent. Zostawiam go tutaj dla ciebie. Nie będę ci go otwierać. Jestem mega ciekaw, co uda ci się tutaj z niego uzyskać. A ja lecę szukać kolejnego. Mam tutaj coś do leczenia, więc Zakrzak, leć do mnie i będziemy mieli kolejne przedmioty do gry. Ej, ale naprawdę mega mi się podoba ten design tych prezentów. Widzowie, zobaczymy, co wypadnie. Proszę o jedną rzecz. Pompa. Nie musi być Cerbera. Oczywiście byłoby całkiem miło, gdyby jednak była to pompa Cerbera, ale już nieważne. Rzucam, stary, jak Michael Jordan za najlepszy czasów gdzieś tam przed siebie. O, podwójny prezent. Może będzie dwa razy więcej lutu. Przekonajmy się, nie mam pojęcia. Uwaga! Proszę państwa. Proszę państwa, no ewidentnie moje życzenie urodzinowe dzisiejsze zostało spełnione. Ja idę zobaczyć tutaj pod torta. Nie wiem, czy tutaj kogoś nie widziałem. Mam nadzieję, że się nie wyłożę. Fajnie by było, jakby tutaj jakiś prezent pod tym tortem leżał, no ale niestety nie ma. Ja proponuję jechać na kolejny medal, który jest tutaj. Stary, jestem za. Przyjechałem po ciebie. Prawie przyjechałem. Przyleciałem może bardziej. I w sumie jak tak gadamy o urodzinach, widzowie, to napiszcie w komentarzu, jaki jest najlepszy smak torta. No ja zazwyczaj jem czekoladowy, no jest top 1. Ogólnie mamy dwa medale do wyboru, jeden jest wyżej, drugi jest niżej. I w sumie możemy jechać na ten prawy, bo ten prawy to jest Doktor Doom, więc tam raczej będą lepsi goście. A ten możemy sobie zostawić na koniec, tylko dobrze by było zdobyć jeszcze jakieś bronie dla mnie. Właśnie bardzo dobrze byłoby zdobyć dla ciebie gifta, prezent, to by było spoko. Tylko czekaj, pytanie, a jest typ, ja go rozjeżdżam, stary, siema, nie trafiłem.
Okej, ty go rozjeżdżaj, a ja tutaj się w niego wcelowuję. Wow, co ty robisz? Aha, dobra, on uciekł. Ta, ziomek niestety użył rifta. Ja sobie też wysiądę i poklepię, bo to może nie być głupie. Dobra, nic to nie dało. Okej, ja wsiadam do samochodu i w sumie nie wiem co. Jest tutaj gościu przed nami, on chyba dostał na biało. O, jednak uciekł. Ale słuchaj, on ma na biało, ja... Próbu... A ty jedziesz? Tak, ty jedziesz. Ej, rozjeżdżaj typa, dobrze. Ożysz, choinka, ty, byleby nas teraz nie rozwalili. Ale by było, jakbyśmy spadli na tego gościa. Niestety, ale tak się nie stało. Ja jestem w niego wcelowany, biało ma. Dawaj, stary, dawaj, 3, 2, 1. Cześć, kolego, po nogach. Leży, leży, leży. Dobra, ja go dobijam tutaj. Podleczmy się do fulla, bo jest jakaś duża podka, więc możesz ją zabrać. I musimy pamiętać o tym, że mamy zaznaczanie, więc musimy się wymieniać medalionem. Stary, odjeżdżaj. Widziałeś, co ja dostałem? No właśnie, nie wiedziałem, co za bardzo się stało, ale dobrze, że jesteś w środku. Ja uciekam w takim razie, ale wracam jednak po tego go... A, jednak nie wracam, żartowałem, uciekamy. Typie, weź nam, daj spokój. Widzowie, szukamy, myślę, kolejnego prezentu. To jest teraz nasz główny cel, żeby tutaj dla Rafi jeszcze coś zdobyć. No mam nadzieję, że dostaniesz tą pompę, albo chociaż ego, monarchę, rewolwer byłoby idealnie. Musimy uważać, bo te chłopy gdzieś tutaj na nas czyhają, ale właśnie jest... Ej, ktoś leci nad nami. Ej, właśnie jakby się w niego wciąć. Tutaj on będzie na górce. Można próbować, można. On będzie w sumie jeden. Jeden, oni są trochę na poceni. Ty, pa, 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 u góry. O, jasny gwint. Leży tu. Co jest? Czemu on leży? Dobra, jest dobity. A bo to doktor do... Ja ginę. Ej, co się stało? Stary... Nie wiem, co się dzieje, ale... Metal wall! Dobra, jestem cały w metal wallu. Jak my prawie zginęliśmy? Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ale ja też jestem cały w metal wallu. Mam kulki w razie czego. Nie wiem, czy ty masz kulki do przechodzenia. Ja się leczę i chyba uciekam stąd. Weź leć. Zrób tak, jak masz dwie kulki, możesz wlecieć we mnie. Nie wiem, uciekaj, uciekaj, uciekaj. To ja mam nie najlepszą sytuację. Słuchaj, ja uciekłem, ale zaraz się po ciebie cofnę, wiesz? Ja się zaraz po ciebie wycofa. Jest tu samochód w sumie. Widzowie, ja się czuję całkiem bezpiecznie. Siedzę w pięciu metal wallach, skanuję teren, więc widzę, że tu jest typek. Ej, nikogo nie ma nade mną. Jest okej, okay. Aha, ktoś tu wylądował. Kolego, proszę, też się do mnie nie dowalaj, okej? Okay? Jestem u ciebie, jestem u ciebie. Jestem u ciebie, rozwalam to. Stwierdziłem, że się do ciebie cofnę, ale niestety nie mam kulki. Mam jednego dasza na plecach, więc to się może przydać. Rozwalmy sobie to, podmieńmy, żeby tutaj nikt nam nie rzucił niczego. I wsiadajmy do samochodu jak najszybciej. Apteczka, Rafa, może walnij sobie najpierw apteczkę, bo masz loa. I wtedy polecimy, żebyśmy byli uleczeni. Ale co tu się stało? W ogóle moja mina musiała być bezcenna, jak nagle wybuchliśmy. Ja mam wrażenie, stary, że Doom puścił w nas chyba kulę, auto wybuchło i my dostaliśmy wszystkim naraz. No to było masakryczne. Ej, walą się tutaj, no nie? Ale może przejdźmy. Tu się dzieje. Ej, właśnie, słyszałem typa! Właśnie ten jeden gościu jest dokładnie w tym miejscu, ja go trochę obiłem. Ej, ten kolega się chyba zgubił, widzowie. Leży jeden. Kolejny jakiś napoceniec tam jest. Okej, okay, będę uważać. Ja bym się jeszcze gdzieś wybrał na jakąś dużą lokację po jakiś prezent dla mnie, bo ja, no powiem szczerze, nie do końca czuję się tutaj bezpiecznie z jedną bronią. On jest jeden. Aha, Doom się do niego przypultał. Chodźmy na lokację. Chodź, chodź, stary. Poszukajmy dla ciebie prezentu, bo jest na razie lipa. Tak, przejdźmy, bo tak samo przechodzi strefa. Ja tutaj sobie używam daszy, chociaż one mi się już skończyły. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie goni. Właśnie ja chcę sobie wejść, żeby tutaj zdobyć dla ciebie tego prezenta. Jest to na pewno niedropione w części, jeżeli chodzi o te zaświaty. Ciekawostka jest też taka, że gościu jakiś za mną leci na Ironmanie, ale wiecie co? Ja sobie przejeżdżam samochodem do krzaka i faktycznie liczę, że będzie tu jakiś medal. Rafa, prezent. Rafa, wiem, że chciałeś powiedzieć prezent, właśnie go dla ciebie załatwiłem, stary, idealnie w momencie, w którym wypowiedziałeś. A co ty, chłopie, dachujesz? Ej, dawaj tu, rzuć tutaj, no. Dobra, rzucam ci, ej, idziemy razem do niego i co? Monarcha, no ja to przewidziałem. Bardzo się cieszę, jeszcze jeden medal, ale jego już nie możemy zabrać. Ej, wyjdźmy może na górę, może wyjdźmy na górę i postrzelajmy coś. Postrzelajmy, no teraz to możemy postrzelać i to w liczbie mnogiej. Widzowie, no Rafa z Monarchy tutaj ładnie zazwyczaj śmiga. Ty, stary, ja idę tu na dach, ja idę tu na dach i będę miał idealny kąt. Ta, oni się tam biją, stary, oni się tam ostro tuką. Ej, biało ma jeden, 77 biało, 77 biało. Najgorsze jest to, że ja też dostałem przez ten balon, choinka. Jeszcze jeden. Leży. Pięknie. Wybacz, że przerywam, ale tutaj dostał. Tylko musimy go dobić. Ej, mam killa, 31. A, to bo ty dalej masz ten medal z balonami i się trolują. A, ja właśnie go wyrzuciłem, bo przecież to jest masakra jakaś totalna. Słuchajcie, mam wszystko, jestem zadowolony. Dawaj, zakrzyk. Poczekaj, gdzieś ktoś lata na Ironmanie. Pod nami spadł. A, jest pod nami Ironman, 30. No był Ironman, może powinienem powiedzieć. Ej, tutaj gościu skacze, jeden gościu jest za strefą, tylko to jest chyba NPC. Tak, za strefą chyba jest NPC.
chce, co się pultasz? On tam nieźle przechodzi. Ja proponuję, przejdźmy sobie do strefy, żebyśmy byli już gotowi najlepiej. Ja tam zaraz przejdę przebudować bazę. Aha, dobra. Ty co jest? Właśnie chciałem ci powiedzieć, że gościu jest na tej skale. Dałem mu 51 w razie czego. Przeskakuje. On jest chyba sam z tego, co widziałem. Tak, on jest cały czas tam wcelowany prawdopodobnie, więc uważaj. Ja już się uleczyłem do fulla. Dobra, ty przechodzi na to, by wyszło. Okej. Tam pod drzewem jest kolejny ziomek. Wydaje mi się, że musimy sokować i przelecieć. A nie masz metal walli? Mam! Ej, 5 metal walli miałem. Szkoda, że nie pociągnęliśmy Skybase'a. Aha, dobra, bo ja w końcu nie wiedziałem, co zrobić. Ale ja mam dasze w razie czego, więc na spokojnie. Ja tutaj z góry patrzę. Co zrobiłem? Skybase, tylko że wersję... A, bo my mamy 2 Skybase'y. Okej, pozdro. Tylko problem jest taki, że przez to drzewo to my nic nie widzimy. Aha, typ nie kolapsuje. No, chyba sobie żartujesz ze mnie. Ej. Ło, ty chłopie, ale mi przeleciało koło nosa, 72 dostał. Biało! Leży, leży. Pięknie, 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 no oboje żeśmy go zesprayowali. Co się stanęło? No właśnie, to jest dobre pytanie, ja użyłem dasza. Widzowie, no czasem Fortnite się buguje, ogółem ostatnio były problemy z sokiem. Ojojoj, jest lipa, nie wiem, czy my się damy radę podnieść. Chyba będzie ciężko, widzowie. Dobra, 40. Jeden leży w burzy. Będą jedynki same, tak, jedynki będą. Ej, mam mega lipę, jeżeli chodzi o przechodzenie, ale spróbuję jakoś to zrobić. Ty w ogóle, no, ty zginąłeś przez buga najprawdopodobniej. Jeden gościu został jakby co. Faktycznie, 86. No, kolego. Mamy to, widzowie. Nasz prezent dla Fortnite'a to nasze zwycięstwo. Wpadajcie na te filmy i wbijajcie na tą mapkę.